Witam wszystkich serdecznie na kanale Auto Import Nieporęt. Lecimy z prezentacją nietypowego w sumie auta w mojej ofercie, aczkolwiek kilka już tych modeli było, czyli z prezentacją Opla Vectry C. Jest to ostatni wypust tego modelu, dokładnie 2008 rok produkcji. A słuchajcie, pierwsza rejestracja to jest marzec 2009, czyli Szwed poszedł do salonu, mógł kupić Insignię, dużo nowocześniejszy samochód, a jednak zdecydował się na poczciwą Vectrę. Tutaj w pakiecie Opel Line, to jest pakiet zewnętrzny, taki usportowiony. Mamy dodatkowe, tutaj zobaczcie, spoilery zderzaka, dodatkowe nakładki progowe, 17-calowe felgi. Zawieszenie jest zwykłe, nie jest obniżone. No samochód na pewno w tym pakiecie fajniej się prezentuje. Silnik tutaj bardzo rzadko spotykany, moim zdaniem najlepsza jednostka w tym modelu, ale niestety bardzo ciężko tą jednostkę kupić. Jest to silnik dwulitrowy turbo, 175 koni i skrzynia manualna 6-stopniowa. Jest to silnik konstrukcji Saba, bardzo dobra jednostka na łańcuchu. Łańcuch jest wymienny, tam wymieniamy balans, aczkolwiek wymieniamy go tak naprawdę, jeżeli jest to element słyszalny. Łatwo to sprawdzić. Na zimnym silniku wystarczy odpalić, posłuchać, czy jest jakiś efekt dzwonienia przez kilka sekund. Jeżeli jest, to wiadomo, że mamy to do wymiany. Co w tym rozrządzie tak naprawdę siadało? Siadały takie łyżwy prowadzące łańcuch, one pękały, plastikowe, i to powoduje najczęściej właśnie zużycie tego, co powoduje, żeby to ewentualnie wymienić. Auto z fajną historią, przebieg normalny 256 tysięcy kilometrów, jest fajna historia serwisowa. Drugi właściciel od nowości posiadał ten samochód bardzo długo, bo od 2014 roku, czyli macie jednego właściciela od 8 lat. Vectra C, co to w ogóle jest za auto? Niektórzy się śmieją, że w wersji kombi jest to karawan. Może tak, mogą tak niektórzy to postrzegać, szczególnie w kolorze czarnym, no ale nie można tutaj zarzucić braku miejsca. Naprawdę jest ogromny bagażnik, bodajże 530 litrów. Bardzo dużo miejsca z tyłu, na przykład w porównaniu do następcy Opla Insignii, no to ten samochód miażdży po prostu Insignię pod względem wielkości. No jest naprawdę obszerny. Jak ktoś szuka samochodu z dobrym silnikiem, w dobrym budżecie, bo te samochody naprawdę nie są w wygórowanych kwotach, dużego, pojemnego, to jest to dobra propozycja. Silnik idealnie współpracuje z instalacją gazową. Nie trzeba regulować zaworów, tak jak w silniku 1.8. 1.8 nie do końca tak dobrze współpracuje z tą instalacją gazową, musicie o tym pamiętać. No i w silniku 1.8 jest problematyczna skrzynia biegów. Tutaj ten 6-biegowa skrzynia jest po prostu podobno pancerna, z tego co czytałem. No i faktycznie, jak miałem kilka tych samochodów, to nigdy ze skrzynią problemów nie mieliśmy. Auto jest po serwisie, po sprawdzeniu. Dosyć fajnej wersji, mamy ten pakiet OPC Line, mamy czujniki parkowania fabryczne z tyłu, czujniki parkowania fabryczne z przodu, podgrzewane fotele, wielofunkcyjną kierownicę, tempomat, klimatronik, także no, co tu więcej od Vectry wymagać. Jest to ostatni wypust i tutaj mogę naprawdę powiedzieć, że jest to ostatni wypust modelu z uwagi właśnie na pierwszą rejestrację. No, auto chwilę stało, czekało na nowego właściciela, bo czekało do marca, wyprodukowane było w grudniu. Ale ktoś, pomimo że był nowy model, to wybrał sobie właśnie ten samochód. Dobra, przechodzimy szybko do pomiaru powłoki lakiernicze. Jakie są minusy, może od razu powiem, modelu Vectra C? No na pewno minusem jest jakaś tam korozja, która się pojawia na dołach drzwi, na błotnikach, ale to nie jest jaka, wiecie, poważna korozja, że robią się dziury czy coś, ale powierzchowne purchelki często się pojawiają, szczególnie na drzwiach od wewnątrz. Mało ludzi to sprawdza, a od wewnątrz to się pojawia. W tym egzemplarzu nie ma nigdzie korozji. Czasami się pojawia korozja na tylnej klapie, na przykład przy lampach. To tylko mówię ze swojego doświadczenia. Minusem są na pewno przednie lampy. W tych samochodach często płowieją plastikowe. Tutaj jak na 256 tysięcy przebiegu naprawdę nie wyglądają źle. Przez nas nie były polerowane. Można by było jeszcze tam jakoś je pewnie poprawić, by wyglądały lepiej. Z zewnątrz samochód nie ma kompletnie żadnych zarysowań. Lakier wygląda jak nowy. No i z tego co sprawdziliśmy, zresztą zaraz zrobimy pomiar lakieru, to samochód ma odnowiony lakier praktycznie dookoła. Dlaczego? No pewnie dlatego, że miał gdzieniegdzie jakieś oznaki korozji i zostało to poprawione. Mieliśmy już nawet w takim samym kolorze samochód identyczny, z identyczną grubością powłoki lakierniczej i też nie miał nigdzie korozji. Dla mnie duży plus, bo ja nie musiałem tego auta lakierować. Dla kupującego, który jest świadomy i szuka tego modelu, to wie, jak te auta wyglądają. Więc też dla niego plus, bo tej korozji na tym samochodzie po prostu nie ma. Także przechodzimy szybko do pomiaru powłoki lakierniczej.
i zaczynamy standardowo sobie od dachu. Na dachu mamy brak lakieru, czyli 60. Ogólnie lakiery w Oplach no nie uchodzą za zbyt trwałe, więc łatwo się rysują. Tutaj mamy, zobaczcie, 180-150. Tolerancja w Oplu to jest niecałe 90 praktycznie, tak? Widzicie, tutaj 170, tutaj nam pokazało stówkę. Dół mamy 180, tu przejedziemy z u dołu. Nie ma nigdzie korozji, zresztą będziemy otwierać, to Wam pokażę. Też 170, pewnie tak będzie wszędzie. Zobaczcie, tutaj trzeba zwracać uwagę, tutaj nigdzie tej korozji nie ma. Auto ma równy lakier wszędzie. Można by tutaj powiedzieć, że wszędzie jest równy lakier i jest oryginał, aczkolwiek mówię, odbiega. Odbiega na pewno od oryginału, ale to jest taki model samochodu, że jest to zupełnie normalne. Zobaczcie, klapa to samo. 180, 150. Lecimy sobie prawą stronę. 170, 200. Tutaj 190, 190. Równiutko. Tak naprawdę rzadko nam przekracza 200 mikronów. Tutaj jest znaczki OPC. Błotniki przednie, zobaczcie. 190 i zostaje nam maska. Maska po odpryskach wnoszę, że jest, widzicie, w oryginale. Odprysków kilka jest, może pokażę. Standardowo już na Szwecji jakieś odpryski muszą być, aczkolwiek mieliśmy też samochody bez odprysków. Dobra, przechodzimy szybko do wnętrza. Jeszcze Wam pokażę, oczywiście jest grzałka z firmy Defa. Tutaj mamy akurat napis. Tutaj podłączamy kabel, mamy grzałkę w misce olejowej i podgrzewamy sobie olej. Jakie mamy oponki? 17 cali na bardzo ładnej feldze poliftowej. 225x45x17. Co to jest za opona? Nie widzę, ale jest za to 0120. Opony Point S, bo już tu znalazłem, made in Romania. Opona, fajny bieżnik, taki, zobaczcie, agresywny, dobrze odprowadzający wodę. Nie sprawdzałem, jakie te opony mają europejskie te normy. Ale już auto z takimi oponami przyjechało. Mamy oznaczenie oczywiście naszej firmy. Na tylnej klapie zobaczcie bagażnik. No bagażnik naprawdę tutaj robi robotę. Ogromny. Bardzo regularny kształt. Tutaj mamy oczywiście jeszcze dodatkową podłogę. Miejsce idealne na butlę gazową. Mamy roletę bagażnika. Zobaczcie, mamy siatkę. To nic nie jest tutaj zniszczone w tym samochodzie. Czego nie mamy? No nie mamy drugiego kompletu kół. Niestety, no, w Oplach wiecie, że się nie specjalizuję, więc nawet nie mam z czego dołożyć. Auto przyjechało bez drugiego kompletu kół i tego drugiego kompletu kół wyjątkowo nie ma. Szyby wszystkie, oryginał, jeszcze sprawdzę sobie czołówkę. Momento. Czołówkę mamy wymienianą. Pinklington. W 18 roku, zobaczcie, wymieniona szyba. Nie ma odprysków, także duży plus. A czemu wymieniana? No już ze Szwecji zawsze to tłumaczę. Wymieniana, bo po prostu są odpryski od kamyków. No i tak wygląda wnętrze. No samochód, pamiętajcie, no produkowano od 2002 roku ten model, tak? Więc no tyłka nie urywa. Materiały są zadowalające. Skórzane boczki, zobaczcie. Pomimo tylu lat to naprawdę jakoś to w miarę wygląda. Bardzo dużo miejsca z tyłu. Tu fotel jest ustawiony pode mnie. Naprawdę tego miejsca jest od groma. Widzę instrukcja, zobaczcie. Szwedzka do Opla. Kiedyś takie instrukcje, pamiętacie, się do starych aut kupowało i samemu naprawiało. Zrób to samo, chyba to się nazywało. I tu taka instrukcja jest, co prawda, w języku szwedzkim. Tu mamy uszkodzenie, przepraszam, bo powiedziałem, że nie ma żadnych uszkodzeń. To tu jest uszkodzenie wgniotka listwy chromowanej. Cztery szyby w prądzie, fotel ustawiany manualnie, półskórka. Fotel w ładnym stanie. Tu często pękają ten Sky. Aczkolwiek tutaj naprawdę wygląda to nieźle. Nie praliśmy wnętrza, są jakieś takie drobne, zobaczcie, drobne dosłownie plamki. Mamy tempomat, przebieg dokładnie widzicie na filmie. Światła są zwykłe, pomimo że mamy spryskiwacze, to nie ma tutaj ksenonów. Tu możecie po tym poznać, że mamy regulację świateł, wysokości. Po czym można poznać w ekstrze duży przebieg, no szczególnie po tych gumeczkach. Te gumeczki często się mocno zużywają, to jest wielofunkcyjna kierownica. Tu kierownica, powiem Wam szczerze, ładnie wygląda, nie ma tu jakiegoś wielkiego problemu. Gałka zmiany biegów, delikatnie przekręcona w lewo, widzę. 6-stopniowy manual. Nic tu nie jest zniszczone. No deska starodawna, no co tutaj mówić, tak? Mamy podgrzewane fotele, mamy wyświetlacz tutaj zwykły, taki żółciutki.
niekolorowy, wychodziły jeszcze z kolorowymi wyświetlaczami wyższe wersje. Klimatronik, trzeba się przyzwyczaić, jak tym sterować, to nie jest takie w miarę namacalne. Mamy wyjście AUX, widzę. Także no takie wnętrze, najważniejsze, niezniszczone. I no, do nowoczesności tutaj jeszcze dużo brakuje, ale musi się to też, no słuchajcie, ten samochód nie kosztuje 40 czy 30 tysięcy nawet, więc coś za coś, tak? Nie każdy musi mieć mega nowoczesny samochód. Tutaj jest naprawdę auto fajne, rozsądne bym powiedział, z tym silnikiem też dające mnóstwo frajdy z jazdy, bo ten silnik jest podatny na chip tuning, można podnieść moc. A tutaj mamy jeszcze uszkodzenie, zobaczcie na tej listwie. Taki mały purchelek, od razu pokażę. Dające naprawdę mnóstwo frajdy z jazdy. Bardzo fajny silnik, elastyczny. No i tym samochodem naprawdę można szybko pojechać. Oj, udało mi się otworzyć, maska bardzo lekka. Niestety, no widzicie, mamy pogrzebacz Opla, nie było stać na siłowniki. To jest właśnie ten silnik tutaj opisany jako Ekotek, ale to jest ten sam silnik co w Sabach. 175 koni, w Sabach Aero mieliście nawet wersję 210 koni. Tutaj spokojnie można ponad 200 koni uzyskać i no mocno, można mocno go podciągnąć do góry. I jeszcze lepiej ten samochód będzie jeździł, aczkolwiek dla mnie ta moc jest wystarczająca w samochodzie rodzinnym. Auto jest świeżo po wymianie filtrów i oleju, kompletu filtrów i oleju, czyli filtr paliwa, kabiny, powietrza i oleju oczywiście. I do tego został zrobiony jakiś tam serwis, amortyzatory bodajże były zmieniane z tyłu. Klocki jakieś hamulcowe, zresztą zaraz przejdziemy do tej dokumentacji, to Wam przecież pokażę, tak jak zawsze to robię. No i przechodzimy do dokumentacji, mamy, zobaczcie, komplet kluczy, nasza tutaj smyczka przyczepiona, kluczyki ładne, niezniszczone, jest książka serwisowa tutaj cała, nawet jest ta karta z winem, zobaczcie, pojazdu, z kodem chyba do radia, cała tutaj instrukcje, te bajerki, to wszystko jest, mamy faktury za naprawy, tutaj mamy z maja 2021, wymienione świece między innymi, komplet świec, filtry, oleje, faktura na 6,5 tysiąca koron. Mamy kolejną fakturę z, tutaj mamy na przykład z przeglądu technicznego z czerwca 242, samochód miał przejechane, numery rejestracyjne widzicie fajne, JO030. Tutaj mamy kolejny przegląd, nie, ten sam przegląd, ja Wam pokażę fakturkę, to jest jedna faktura bardzo duża na 10 tysięcy koron, zobaczcie tutaj kwota i ta faktura jest przy 248 z września. Z tego co tam czytałem, to były wymieniane tarcze hamulcowe, klocki z przodu bodajże, jakiś amortyzator był wymieniany, coś z lampą się działo, no jest tutaj to wszystko opisane. Za lampa, chyba lampy nie świeciły, chyba był jakiś błąd. Generalnie no sporo też wydał Szwed przed sprzedażą, też oczywiście serwis był zrobiony. Tutaj nasze zlecenie na kwotę 3060 zł, przyjmijmy 3000. Olej zalany Liquim Oli 5W30, wymiana filtrów, był problem z czujnikiem parkowania, 4 czujniki aż musieliśmy wymienić, wymienione amortyzatory, 2 sztuki, klocki hamulcowe wymienione, już nie pamiętam czy z przodu czy z tyłu, będzie widać, wszystko wpisane w książkę serwisową. Najwcześniejsze serwisy było w bardzo dużym serwisie, były robione w Mekonomen, bardzo duży serwis, taki naprawdę mocno znany w Szwecji. Zobaczcie, tutaj 242, 215 bodajże, tutaj nie ma na przykład wpisanego przebiegu. Tutaj 155, 130, 112, 91, 59, 29. I ta książka tu jest taka powypełniana. Tutaj jeszcze są jakieś dodatkowe, zobaczcie, wpisy sprawdzane, coś. No wszystko jest generalnie tak, jak powinno być. Także kompletna dokumentacja do samochodu jest. Oprócz tego oczywiście możecie sprawdzić sobie, gdybyście nie wierzyli w ten przebieg i historię, no to możecie sprawdzić sobie auto na stronie carinfo.sf, wpisując numer rejestracyjny, który podałem i który będzie widoczny na stacji diagnostycznej, jak pojedziemy. Czyli tu zdrapiemy, zobaczcie, jakiś brudek i zobaczycie sobie numer rejestracyjny na pojeździe. Auto już jest wystawione, także cenę wrzucę oczywiście w komentarzach, link do ogłoszenia. Ceny na filmach już nie podaję, to wiecie, będą zawsze linki przypięte do ogłoszeń, jeżeli auto trafi do oferty. Cena nie będzie niska, z uwagi na to, że bardzo ciężko w ogóle kupić ten samochód z tym silnikiem. W pakiecie OPC Line to jest praktycznie już, no może nie niemożliwe, bo da się kupić, ale jest bardzo mało tych samochodów.
Więc no mi się nie śpieszy ze sprzedażą, a wiem, że ludzie szukają tych aut i no i ciężko to auto powtórzyć, szczególnie w takiej wersji z tak ładnym lakierem, no i bez korozji, tak? Trochę do auta dołożyliśmy standardowo, no auto musi u nas zostać sprawdzone, jest zawsze sprawdzane dwuetapowo, to jest napisane też w każdym ogłoszeniu. Jak auto przyjeżdża, jedziemy na stację diagnostyczną, sprawdzamy sobie pod względem zawieszenia, hamulcy, wycieków, potem jedzie do mechanika i mechanik sprawdza jeszcze raz to po swojemu. Tutaj wyszły nam amortyzatory, od razu zostały zrobione, czujniki parkowania, no to zgłaszał błąd. Oleje, filtry, no to z uwagi na to, że minęło już rok czasu od ostatniej wymiany, więc po prostu wymieniliśmy to dla Was, macie auto gotowe do jazdy. Jedyny wydatek, no to opony na zimę, ktoś będzie chciał, to sobie dokupi na te felgi, a jak ktoś nie będzie chciał, to sobie kupi całe koła i tak naprawdę tyle. Bardzo fajna propozycja moim zdaniem, w niskim budżecie, jeżeli ktoś szuka dużego auta, to jest to naprawdę ciekawa propozycja i tutaj gorąco zachęcam, bo pod względem konkurencyjności ten samochód wypada naprawdę nieźle. Saba 9.5 można by było tutaj porównać, ale no Saab 9.5 ma dużo bardziej rozległy problem z korozją, szczególnie tylnych nadkoli, no i no nie każdy Wam Saba naprawi, a Opelka, powiem Wam szczerze, że każdy. Jest tańszy ten samochód w utrzymaniu od Saba, nawet rozrząd do Opla kosztuje mniej niż do Saba, pomimo że to jest ten sam rozrząd, tak? No ale wiadomo, jak jest Saab, no to musi ta cena być wyższa. My to już mamy przetestowane, jak wymienialiśmy w Saabach balans, balans tego rozrządu w tych silnikach, to zawsze zamawialiśmy po prostu od Opla i wychodziło to taniej. Mało tego, z Opla jesteście w stanie zamówić same łyżwy, a nie kompletny rozrząd, więc to też jest różnica. Czy silnik ma jakieś wady? No nie ma tak naprawdę żadnych wad, jeżeli o niego dbamy. No cewki ewentualnie, tak? No to zdarzają się jakieś tam awarie cewek, ale no to jest rzecz eksploatacyjna, więc tutaj bym jakoś się mocno nad tym nie skupiał. Bardzo ładny kolor, myślę, że ładne auto, myślę, że będzie się nowemu właścicielowi podobało. No nie ma zarysowań, a na tych Oplach te zarysowania są, może na zdjęciach tego nie widać, tutaj na filmie no musicie mi uwierzyć, ale mogę przejechać, no nie ma żadnych zarysowań na tym lakierze, ale to też jest dlatego ten lakier tak wygląda, bo był po prostu odnawiany. Także fajne auto, rodzinne, wjeżdża do oferty, bardzo dobre do zagazowania, więc można sobie z tego samochodu zrobić naprawdę ekonomiczne wozidło. Dobra, jedziemy zobaczyć Opla od spodu, zobaczymy jak sobie poradził od nowości w Szwecji samochód i jak wygląda jego podwozie, także lecimy na stację diagnostyczną. Zobaczymy Opelkę od spodu, czy się poddało podwozie, czy nie. Szybki rzut, bo jest bardzo dzisiaj duża kolejka na stacji, chyba 4 samochody. No i zobaczcie jak wygląda podłoga. Mam mało czasu, także nie będziemy tutaj się jakoś mocno rozczulać nad tym. Tutaj jakaś korozja, tutaj nowy amor, zobaczcie, niebieski. Tutaj na tym belce też jest jakaś tam korozja, nowy filtr paliwa, malutki taki. Tutaj widzę mocowanie wydechu poprawione. Złącze elastyczne, zobaczcie, poprawione. Łączniki nowe, to wszystko na fakturze jest. Tutaj korozja na tym wahaczu jest już taka większa, bym powiedział, na tych sankach. Można oczyścić sobie to, zabezpieczyć. Silnik suchy jak pieprz. Że tak wygląda Vectra od spodu. Nie będziemy się tu rozczulać, bo mam mało czasu. W dwóch miejscach jakaś taka korozja większa jest. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, do obserwacji na Facebooku. Pozdrawiam.